400 lat od pierwszego użycia lunety, człowiek dokonał przełomu w postrzeganiu i rozumieniu kosmosu. Od tego czasu każda nowa klasa przyrządów astronomicznych pozwalała na dokonanie przełomowych i fundamentalnych odkryć. Astronomia pozwoliła na formułowanie pierwszych ogólnych praw fizyki i do dziś stanowi najsilniejszy i najpiękniejszy dowód ich powszechności. Komu zawdzięczamy to przełomowe dla ludzkości odkrycie? Galileusz. Urodził się 15 lutego 1564 roku w Pizie we Włoszech. W wieku 10 lat przeniósł się z rodziną do niedalekiej Florencji, gdzie mieszkał. Był astronomem, astrologiem, fizykiem i filozofem. Stworzył podstawy nowożytnej fizyki. W 1581 roku, w wieku 17 lat, rozpoczął studia na Uniwersytecie w Pizie w Katedrze Medycyny, według życzenia ojca. W tym czasie Galileusz zauważył podczas nabożeństwa, że lampka oliwna kołysze się z regularnością pulsu człowieka. Galileusz zaczął natychmiast eksperymentować z różnymi długościami sznura i ciężarami, aż w końcu skonstruował prymitywne urządzenie pozwalające dzięki różnym długościom sznurka mierzyć szybkość i zmiany pulsu pacjenta. A samą ideę uogólnił. Wahadło jest najlepszym miernikiem krótkich odstępów czasu. W ten sposób jego profesorowie uniwersyteccy zbudowali instrument pulsilogiem, bardzo długo stosowany w medycynie. W 1586 roku skonstruował małą, delikatną wagę hydrostatyczną. Jej najistotniejszym elementem był pręt zawieszony po środku na delikatnym druciku, zwanym La Bilancetta. Waga była precyzyjniejsza od metody Archimedesa. Studiów medycznych niestety nie ukończył, bardziej interesowała go matematyka. Zaczął dawać prywatne lekcje matematyki we Florencji i Sienie. W roku 1589 został wykładowcą matematyki na Uniwersytecie w Pizie. Następnie przeniósł się na Uniwersytet w Padwie, gdzie do roku 1610 wykładał geometrię, mechanikę i astronomię. Galileusz w 1589 roku wygłasza publiczne wystąpienie we Florencji w Pałacu Medyceuszów przy Via Larga na temat odwiecznego problemu filozoficznego. Gdzie się znajdzie, jaki ma kształt i wymiar piekła Dantego? Ustalił, że piekło ma kształt stożka i stanowi wycinek o masie 1/12 masy Ziemi. W tym samym roku profesor z Uniwersytetu w Padwie rozpoczyna badania nad swobodnym spadkiem ciała. Arystoteles stwierdził, że ciało spada na Ziemię tym szybciej, im jest cięższe. Aż do późnych lat XVI wieku było to bardzo popularne mniemanie. Można nam to uzmysłowić, jak bardzo zaniedbywano w okresie średniowiecza fizykę doświadczalną, skoro nadal opierano się na błędnej wiedzy starożytnych Greków. Dopiero Galileusz przeciwstawił się temu twierdzeniu, stawiając na szali cały swój autorytet i stanowisko dziekana Katedry Matematyki na Uniwersytecie w Padwie. Zrobił to w dość spektakularny sposób. Zrzucał kule o różnych masach z krzywej wieży w Pizie i mierzył czas ich spadania. W tym samym czasie upuścił z wieży dwie kule. Ciężką kulę armatnią o wadze 80 kg i znacząco lżejszą kulkę muszkietową o wadze 200 gramów. Oba ciała, które miały podobną formę, dosięgnęły Ziemi w tym samym momencie. Udowodnił więc, że czas ich opadania jest dokładnie taki sam. Ten sam eksperyment przeprowadzili 26 lipca 1971 roku astronauci czwartej załogowej misji na Księżyc, Apollo 15. Podczas 18-godzinnego spaceru powtórzyli test Galileusza, używając do tego młotka i piórka. Cztery lata później skonstruował termometr.
Była to szklana bańka wielkości jajka, zakończona szklaną rurką zanurzoną w wodzie. Trzymał bańkę w dłoni, przekazując jej swoje ciepło. I kiedy puścił, okazało się, że słupek wody w rurce podniósł się. Wykłady w Padwie przeprowadzone przez Galileusza w 1597 roku przedstawiają go w poparciu dla teorii heliocentrycznej Kopernika. W związku z tym 24 lutego 1616 roku Święte Oficjum zleciło kwalifikatorom wydanie opinii o dwóch tezach. Pierwsza teza. Słońce stanowi centrum świata, jest całkowicie nieruchome pod względem ruchów lokalnych. Cenzura. Teza ta została jednogłośnie uznana za bezsensowną i absurdalną z punktu widzenia filozoficznego i formalnie heretycką. Druga teza. Ziemia nie stanowi centrum świata, ani nie jest nieruchoma, lecz obraca się zarówno wokół samej siebie, jak i ruchem dobowym. Cenzura. Jednogłośnie stwierdzono, że teza ta podlega tej samej cenzurze filozoficznej. Z punktu zaś widzenia teologii jest co najmniej błędem w wierze. Lata 1604-1609 były owocne dla uczonego. 16 października 1604 roku Galileusz odkrył, że Ziemia porusza się, a gwiazdy zmieniają swoją jasność. Do tej pory wszyscy twierdzili, że wszystko na sferze niebieskiej jest stałe. Podczas pobytu w Wenecji zainteresowała go luneta wynaleziona wcześniej przez Anglika Leonarda Digessa. Skonstruował własną w sierpniu 1609 roku. Miała średnicę 5 cm oraz 10-krotne powiększenie. Była to luneta tak zwana ziemska, dająca obraz prosty. Obiektyw jej stanowiła soczewka dwuwypukła o długim ognisku, okular zaś dwuwklęsła o krótkim ognisku. Po skonstruowaniu lunety Galileusz dokonał czegoś niezwykłego. Po raz pierwszy skierował swój przyrząd w niebo. Jako pierwszy człowiek na Ziemi 400 lat temu zaczął badać kosmos. Nowe odkrycia spostrzegane były przez Galileusza od tego czasu prawie co miesiąc. Wrzesień 1609 roku. Odkrycie nierówności na Księżycu. Do tej pory wszyscy sądzili, że Księżyc jest gładki, doskonale krągły i błyszczący. Sporządzenie jednej z pierwszych map Księżyca. Październik zajął astronomowi obserwacje faz Księżyca. W grudniu tego roku Galileusz wyprodukował większą lunetę o powiększeniu 20-krotnym. A już miesiąc później 30-krotnie. 7 stycznia 1610 roku. Pierwsze obserwacje Jowisza i odnalezienie trzech ruchomych gwiazd. Obserwacje doprowadziły do sformułowania wniosku. Ustaliłem teraz w sposób niechybny, że trzy gwiazdy wędrują wokół Jowisza, jak Wenus i Merkury wokół Słońca. Następne obserwacje doprowadziła do odkrycia czwartej gwiazdy. Opublikowany w 1610 roku niebieski posłaniec stał się sensacją. Wydany był w 550 egzemplarzach. Podczas obserwacji Wenus w marcu 1610 roku zauważył, że Wenus, podobnie jak Księżyc, zmienia swój wygląd, czyli ma fazę. W lipcu, zajmując się obserwowaniem Saturna, dostrzegł jego ciekawe uszy. Doszedł do wniosku, że Saturn jest potrójnym ciałem niebieskim. Po odkryciu podzielił się swoją wiedzą ze znajomym astronomem, Johannesem Keplerem. Zaszyfrował ją z obawy przed wyjawieniem sekretu innym uczonym. Wiadomość brzmiała: zaobserwowałem najdalszą planetę jako potrójną. Kwiecień 1611 roku przyniósł Galileuszowi nowe odkrycie. Kierując swoją lunetę na Słońce, zauważył plamy. Galileusz zmarł 8 stycznia 1642 roku koło Florencji.